Blondynka, 175 cm wzrostu, miłej aparycji, z doświadczeniem budowlanym i specjalizacją płytkarka. Podejmie pracę w firmie budowlanej o ugruntowanej pozycji. Dziwnie brzmiące ogłoszenie w rubryce poszukuje pracy? Dla niektórych mężczyzn z całą pewnością. Dla uczennic szkół budowlanych raczej byłby to standard, chociaż one raczej o pracę nie będą musiały się martwić, zwłaszcza jeśli prezentują taki poziom branżowy, jak niektóre uczennice biorące udział w oczywiście koedukacyjnym konkursie dla uczniów szkół budowlanych, jakim jest Magiczna Kielnia, organizowana zresztą po raz czwarty przez Zespół Szkół Zawodowych PBO. W tej chwili mamy eliminację części praktycznej. 5 drużyn weszło do finału. Młodzież, grupy razem, całość około 20 osób w tej chwili walczy o nagrody, które mamy świetne w tym roku. Sponsorzy dopisali, jesteśmy bardzo zadowoleni. Młodzież jest bardzo zainteresowana nagrodami i czekamy na drużynę zwycięską. W czwartej edycji szkolnych zmagań budowlanych wzięli udział uczniowie i uczennice z Lubuskiego, Dolnośląskiego i Wielkopolski. Jak zawsze poziom był wysoki i wyrównany. 10 drużyn startujących w konkursie sprawdzało się na poziomie teoretycznym i praktycznym. Tym samym równie ważna była tu teoria, co praktyka. Aby wygrać, trzeba więc było znać się na przykład na higroskopijności tak samo mocno jak na murowaniu i docieplaniu. Zadanie to polega na obłożeniu, tak jak już wspomniałam, płytek, płytkami schodów, stosując się do wytycznych, czyli główne zasady przy kładzeniu płytek. Krawędzie, odpowiednie wyszlifowanie krawędzi, wymiarowanie. To są główne założenia, według których będą uczniowie oceniani. Uczniowie biorący udział w konkursie wyraźnie pokazali, że znają się na tym, co robią, a to oczywiście najważniejsze na tym etapie kształcenia. Następny krok zależy już tylko i wyłącznie od nich. Jedni pójdą dalej po naukę do szkół średnich, inni potem jeszcze na studia. Gdyby jednak postanowili zmierzyć się z zawodem tuż po końcowym egzaminie, fach mają w ręku. Praktyczna nauka zawodu jest bardzo ważna, nawet jeżeli oni tam pójdą, że tutaj też część tej młodzieży chodzi do technikum, nie do szkoły branżowej czy zasadniczej szkoły, ale też do technikum. Część z nich pójdzie na studia, ale ten fach w ręku zostanie. Zawsze to jest lepszy taki fachowiec, jak on potrafi coś zrobić, a nie tylko zna tą teorię. Dodajmy, że konkurs Magiczna Kielnia PBO 2018 odbył się pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego oraz lubuskiego kuratora oświaty.